Co ty? Siemaneczko drodzy, witamy w kolejnym odcinku na kanale! Jarek AXM, a Osia jest MRF-em. Powinno być co prawda na odwrót, ale musimy sobie wybrać jakieś porządne miejsce, żeby Ola mogła sobie na spokojnie siąść. A tu powoli, uważaj. Powoli, na sprzęgło najlepiej. Nie zjedzie? Na jedynce! Wbij sobie jedynkę i na jedynce. Możesz przodem tak delikatnie, o tak, tak wiesz, delikatnie. Szybko nie pojedziesz tutaj, mimo że jest z górki, to i tak szybko nie pojedziesz. Jest dobrze, jest dobrze. Małymi kroczkami do przodu. Daj sobie radę, powolutku i... Powolutku i da radę. Nie ma takiej stromej góry też. Daj radę! No spokojnie, bez szaleństwa. Za chwilę dojedziemy na miejscówkę, gdzie Olcia będzie mogła w końcu dosiąść KX-a. No póki co jedzie MRF-em, bo skoro była uczona MRF-em, to bez sensu jej dawać na dojazd KX-a. Niech jedzie MRF-em. Muszę jej tu zrobić przejazd. Jak się jedzie? Dobrze? Nie będzie się... Ślizgło i się wystraszyłam. Będziesz miała więcej trakcji przynajmniej bez tego powietrza w oponie. Dawaj, przejeżdżaj przez to. No nie przejedziesz tu, o, boczkiem. Dawaj, dawaj! Dobrze, 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 zrób dziewczyna. Teraz czekaj na mnie. Tu. Jacie, ale idzie! Nie bój się! Jak jedziesz? Jedziesz teraz nim? No to dwusów jest, to. Jak nie będziesz go kręcić, to będziesz jechać ładnie. Dobra, zamiana sprzętów. Teraz ja jadę tym żukiem. Ty musisz ogarnąć, poukładać wszystko w głowie, co jak? Gazu. Za słabo kopiesz. W sensie za wolno. Musisz kopnąć tak płynnie raz za szybko. O, coś takiego. To będzie długa jazda. Trzymam sprzęgło i wcisłam w dół, nic nie pikałam. A do końca trzymasz? No tak, trzymam. Dobra, spróbuj jeszcze raz. O, no. No i jedzie. Teraz tylko, żeby go w rezę nie wkręciła i będzie żyć. Chyba nie ma tragedii. Myślę, że łatwiej na pewno niż na MRF-ie. No. No bo to dwusów. Ale. Jak to tak delikatnie chodzi? W sensie, dobra, może mi ciężko jest ruszyć, ale... Słaby jest. Nie, delikatnie. No. MRF to go rwie taki... No jak mówię, taki zrywny jest. Rwiemy, nie? A ten to tak delikatnie. Pyr. Bo go nie wkręcasz na obroty. Jakbyś go wkręciła, to... No może jakbyś się trzymała. 1 hour later. Można by rzec, że jeździ się git, nie? Ano, ale...
elegancko się jeździ. Ty mi się lepiej jeździ, bo na tym jeszcze nie jestem nauczona, ale spokojnie dojdę do wprawy, parę jazdów będzie gdzieś. Jeździ już odpala, już rusza, także jest progres. Na rezo jeszcze nie wkręca, ale... Parę razy się jeszcze wydupię i będzie zaliczona glewa, to będzie obeznana mogę. Taki co też się zmagamy z problemami, tutaj jest, można zauważyć, dętka szpita. Ale jeszcze się daje. Tu panna Aleksandra urwała kotnik. No urwała kotnik, spała w puszczu, bo po prostu nie wiem, jakoś to nie zespawałem tutaj jak trzeba, nie? No ogólnie nie mogę dostać kopnika do tego żbyra, więc wziąłem jakiś taki na wymiar, ale chyba jednym frezem się nie zgadzał i się objeżdżał. A skoro i tak jest do wymiany wałek, skoro i tak jest do wymiany kotnik, to postanowiłem to zespawać u góry. Jest tylko u góry zespawane, jak widać, więc można to na spokojnie ściągnąć. Nie chcę tu dynda. Także my sobie śmigamy we dwójkę. Na pierwszą wycieczkę razem. Na pierwszą wycieczkę razem, troszkę przygód mamy. Ale jest trzymak do opony, więc da się jeździć. Nie a poddaję. Tego zbiera łatwo odpalić na popych. Ogólnie drodzy widzowie. Kurde, pół godziny i świeca pada, już druga świeca. Już druga świeca, oryginalna taka sama. Ale chociaż na tyle, że MRF jest dobrym sprzętem, który nigdy nie za... Co ty robisz? Co ty zrobiłaś? No bo kurde, motor pojechał szybciej, zaczęłam hamować. To nie hamuj, jak się ciągnę. Cię wyprzedziła. Rozumiem, że się tak rozpędził, że jechałam prawie, już byłam koło za tobą. Chciałam się hamować, żeby się ta linka tak nie ten. A przed nim hamowałaś? No to iść. Trochę zahamowałam przed nim. To przed nim nie hamuj. Przynajmniej już ogarniasz, jak zeskakiwać. Także drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Jak widać, nie obyło się bez przygód, ale to nic. Słychać, że masz coś w buli. Co prawda nie obyło się bez przygód, ale to nic. Przynajmniej Ola jest przygotowana na różne sytuacje, które mogą nas spotkać w terenie. Także zostawcie łapkę, suba i do następnego. Siemano.